Cześć, ja jestem Hindus i witam Was serdecznie na moim kanale Pamiątki, czyli Rusztowania Wspomnień. Dzisiaj przychodzę z nieco lżejszym gatunkowo tematem, a mianowicie chciałbym Wam opowiedzieć kilka humorystycznych historii lotniczych z okresu II wojny światowej i nie tylko. Zapraszam. Przez nieomal 70 lat historia, którą chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, traktowana była jako apokryf, miejska legenda. Dopiero skrupulatne badania dwóch historyków, Pierre-Antoine Courblet i Jean de Verha, sprawiły, że to, co dotychczas postrzegano jako mit, mogło wydarzyć się naprawdę. Na wszystkich frontach II wojny światowej budowane były pozoracyjne cele. Drewniane budynki fikcyjnych fabryk czy lotnisk, parki maszynowe z nadmuchiwanym sprzętem, atrapy samolotów, a nawet kadłuby statków. Często jakość ich wykonania była tak dobra, że obserwator nisko lecącego samolotu rozpoznawczego miał poważne problemy z ich prawidłową identyfikacją. Dlatego działania te miały kilka celów. Przede wszystkim wprowadzić w błąd przeciwnika co do rzeczywistej ilości posiadanego sprzętu i jego rozmieszczenia. Tutaj doskonałym przykładem były niemieckie samochody terenowe produkowane w zakładach Volkswagena, ucharakteryzowywane w Afryce Północnej na pojazdy opancerzone. Ponadto pozoracyjne cele odwracały uwagę przeciwnika od rzeczywistych obiektów, chroniąc je przed bombardowaniem. Dlatego często fikcyjne lotniska budowano w niedalekiej odległości od tych prawdziwych, przeważnie na osi lotu nieprzyjacielskiego lotnictwa. To, że w czasie II wojny światowej wszystkie skrony konfliktu prowadziły takie działania, mające wyprowadzić w pole przeciwnika, jest sprawą powszechnie znaną. Natomiast przez lata między bajki chowano relacje o zachowaniu alianckich pilotów, świadomych, że mają atakować niemieckie lotniska pozoracyjne. Tak zrodziły się legendy o tym, jak alianccy piloci bombowców dawali przytyczka w nos Luftwaffe. Najpopularniejsza z nich mówiła o zbudowaniu przez niemieckie lotnictwo jeszcze w trakcie bitwy o Anglię skomplikowanego systemu pozoracyjnych obiektów w okupowanej Holandii nieopodal Amsterdamu. Duże, fałszywe lotnisko zostało przygotowane bardzo starannie. Wyposażono je w hangary, zbiorniki paliwa, stanowiska artylerii przeciwlotniczej, pojazdy i nieomal 100 samolotów. Cała infrastruktura była oczywiście wykonana z drewna, płótna i siatki maskującej. Jej zadaniem było odciągnięcie uwagi nieprzyjaciela od prawdziwego, znajdującego się w okolicy lotniska Luftwaffe. Na szczęście Niemcom realizacja mimo wszystko skomplikowanego projektu zajęła na tyle dużo czasu, że alianccy piloci zwiadowczy mieli okazję bardzo dokładnie przyjrzeć się powstającym obiektom. Analiza szczegółowych zdjęć lotniczych umożliwiła wykrycie oszustwa. Niemcom jednak pozwolono w spokoju dokończyć budowę. Brytyjskie dowództwo postanowiło zakpić z Luftwaffe i wysłało tylko jeden samolot bombowy nad rozpoznane lotnisko. Maszyna okrążyła je, a następnie zrzuciła pojedynczą, dużą, drewnianą atrapę bomby. Miał być to dla Niemców upokarzający sygnał, że ich wysiłek okazał się daremny. Najwcześniejsza wersja tej legendy została przedstawiona przez amerykańskiego dziennikarza Williama Shearera w jego książce Dziennik Berliński, zapiski korespondenta zagranicznego 1934-1941. Jak w każdej legendzie i w tej jest ziarno prawdy. Nieomal zaraz po zajęciu Holandii Niemcy przystąpili do realizacji projektu Scheinflughafen Kamerun, budowy fałszywego lotniska w okolicach miejscowości Brakel, powszechnie nazywanego The Kick. Wyposażono je w hangary, schron dla służącego na nim personelu, reflektory i stanowiska artylerii przeciwlotniczej. Miało ono odwrócić uwagę od prawdziwego lotniska Gilsenriehen. Ponadto stanowiło również miejsce zrzutu ewentualnie niewykorzystanych bomb przez powracające niemieckie samoloty, gdyż według procedur nie mogły one podchodzić do lądowania, mając je na pokładzie. Wykorzystywano je również jako poligon bombowy. Pas startowy wyposażony był w prawdziwe oświetlenie, które włączano w trakcie alianckich nalotów. Wystrzeliwano wtedy również flary sygnalizacyjne dla zwiększenia efektu pozoracji.
Mimo że alianci dość szybko rozpoznali faktyczne przeznaczenie obiektu, niektóre z ich załóg udało się Niemcom wprowadzić w błąd. 20 października 1943 roku podczas nalotu na fałszywe niemieckie lotnisko zginęło 3 mieszkańców Brakel. Przez lata historie o zrzucaniu przez Brytyjczyków i Amerykanów drewnianych bomb budziły jednak sceptycyzm. Podważano ich autentyczność, sugerując, że alianckie dowództwo nie narażałoby swoich pilotów na udział w niebezpiecznej misji tylko po to, żeby zrobić Niemcom żart. Dopiero praca wspomnianego historyka Pierre-Antoine Courblet rzuciła na to zagadnienie więcej światła. Zgromadził on bowiem relacje przeszło 300 świadków, pilotów, żołnierzy i członków ruchu oporu. Ale tak naprawdę dopiero oświadczenie złożone przez podpułkownika w stanie spoczynku Wernera Thiela 28 grudnia 2010 roku obszernie i szczegółowo opisuje przypadek zrzucenia przez aliantów drewnianych bomb na fałszywe niemieckie lotnisko. W czasie wojny Werner Thiel był żołnierzem Luftwaffe. Urodził się w 1923 roku w Dillenburgu w centralnych Niemczech. W wieku 19 lat został powołany do służby w Wehrmachcie i trafił do jego sił powietrznych. Po szkoleniu unitarnym, które miało miejsce we Francji, skierowano go w 1943 roku do położonej niedaleko Poczdamu Szkoły Walk Powietrznych na lotnisku Werder. Thiel został przydzielony do służby w znajdujących się niedaleko obiektach pozoracyjnych. Stanowiły one fikcyjne lotnisko Borgheide, wyposażone w pełnowymiarowy pas startowy. Na miejscu wybudowano również barak koszarowy i 2 prawdziwe schrony przeciwlotnicze dla służących na miejscu żołnierzy. Do obsługi obiektu przewidzianych było ich 12. Pod koniec października 1943 roku, którejś nocy nad fałszywym lotniskiem, rozległy się syreny alarmu przeciwlotniczego. Zgodnie z procedurą zapalono światła na pasie startowym, a z lasu wyciągnięto 10 przygotowanych wcześniej makiet samolotów. Wykonano je z drewnianych ram, na których rozciągnięto płócienne poszycie napięte systemem lin. Alianckiego bombardowania spodziewano się już od kilku dni. Wcześniej nad obiektami fikcyjnego lotniska pojawiały się nieprzyjacielskie samoloty zwiadowcze. Niemieccy żołnierze słyszeli nadlatujące bombowce i przezornie zeszli do schronów. Mimo że alianckie maszyny przeleciały nad lotniskiem, nie rozległa się ani jedna eksplozja zrzuconych bomb. Gdy wrogie samoloty oddaliły się, Niemcy, zachowując ostrożność, opuścili swoje ukrycie. Mieli uzasadnione obawy, że alianci zrzucili bomby z zapalnikami czasowymi. Dlatego odczekali do rana i dopiero w świetle dnia zaczęli uważnie przeszukiwać teren fałszywego lotniska. To, co odnaleźli, kompletnie ich jednak zaskoczyło. Zamiast bomb lotniczych wypełnionych materiałem wybuchowym, na terenie rozrzuconych było kilka ich drewnianych atrap. Na wszystkich wymalowany był ten sam napis – drewno dla drewna. Jeden z niemieckich żołnierzy był stolarzem. Korpusy amerykańskich fikcyjnych bomb wykonane były z litego drewna, które posłużyło mu do wykonania szeregu ramek na obrazki, którymi przyozdobiono ich barak koszarowy. Takie ramki okazały się poszukiwanym trofeum wojennym i chętnie wymieniano je za papierosy z żołnierzami innych jednostek. Warto podkreślić, że Thiel upierał się, że nalotu dokonały samoloty amerykańskie. Co samo w sobie budzi wątpliwość, Amerykanie raczej rzadko realizowali nocne misje bombowe. Niemcy potraktowali działania aliantów na swoim lotnisku jako udany żart, ale od razu zrozumieli, że w tej sytuacji dalsze utrzymywanie fikcyjnego obiektu nie ma już sensu, skoro jego przeznaczenie zostało odkryte. Decyzje o ewentualnym zrzucaniu atrap bomb na fałszywe niemieckie lotniska musiały zapadać na najniższych szczeblach dowodzenia. Odpowiedzialność za ewentualne niepowodzenie takiej misji pociągnęłaby poważne konsekwencje, zwłaszcza, że o ile samo lotnisko mogło być fałszywe, to do wzmocnienia jego wiarygodności broniła go zawsze prawdziwa niemiecka artyleria przeciwlotnicza, stanowiąca realne zagrożenie. Ale widocznie chęć spłatania figla Niemcom, a przede wszystkim psychologiczny efekt udowodnienia im bezcelowego wysiłku, warte były takiego ryzyka. Same bomby nie były niczym innym jak egzemplarzami ćwiczebnymi. Niemcy stosowali w tym przypadku beton, natomiast alianci drewno.
Stąd najmniej prawdopodobną teorią próbującą tłumaczyć fenomen drewnianych alianckich bomb zrzucanych na niemieckie lotniska jest po prostu błąd przy umieszczaniu właściwego ładunku w luku bombowym. Ale istnieje też inna, alternatywna wersja, równie często pojawiająca się w interpretacji historyków. Małe drewniane bomby stosowane przez aliantów były w rzeczywistości pływającymi flarami świetlnymi, które zrzucane były w przypadku awarii lub zestrzelenia maszyny nad morzem w celu identyfikacji jej miejsca zatonięcia. Zatem niewykluczone, że mogły być one wykorzystywane przez aliantów również do oznaczania celów bombardowań, a w przypadku rozpoznanych fałszywych lotnisk niemieckich obiektów, które akurat nie powinny być atakowane. Egzemplarz takiej flary w formie bomby lotniczej znajduje się m.in. w muzeum w Saint-Omer-Église. Na problem zrzucania drewnianych bomb na fałszywe lotniska trzeba spojrzeć przez jeszcze inny pryzmat. Zupełnie nieuzasadnione byłoby zdradzanie przeciwnikowi własnej wiedzy wywiadowczej o jego poczynaniach. W zachowanych dokumentach alianckich nie ma potwierdzenia, by oficjalnie wysyłano jakikolwiek samolot z ładunkiem drewnianych bomb, mający przeprowadzić atak na fałszywe niemieckie lotnisko. Z drugiej strony, mnogość zebranych relacji świadków takich zdarzeń zdaje się potwierdzać, że jednak takie sytuacje miały miejsce. Być może były to indywidualne inicjatywy poszczególnych załóg, by poza zwykłym ładunkiem bomb wziąć na pokład również drewniane. Tak jak w przypadku sedesu zrzuconego przez kapitana Clarence'a Billa Stoddarta 4 listopada 1965 roku nad Wietnamem w delcie Mekongu. Miała być to ostatnia misja jego eskadry operującej z lotniskowca USS Midway w tym rejonie. Dlatego lotnicy doszli do wniosku, że muszą zrobić na koniec coś spektakularnego. Żeby uniknąć niewygodnych pytań o podwieszony pod skrzydłem jego samolotu ładunek, poprosił on dwóch marynarzy z obsługi pokładowej, żeby przed startem maszyny stanęli tak, by zasłonić widok na nią z mostka lotniskowca Midway. Mimo to dowódca okrętu zorientował się, że samolot przenosi poza konwencjonalnym uzbrojeniem również sedes. Z mostka zaraz po jego starcie nadeszło pytanie, co do cholery było pod prawym skrzydłem 572. Dowództwo przymknęło jednak oko na wybryk Stoddarta. Sedes był uszkodzonym egzemplarzem, który został wymontowany z pokładu lotniskowca i miał zostać wyrzucony za burtę. Zanim to jednak nastąpiło, Stoddart wraz z kolegami znaleźli dla niego lepsze zastosowanie. Przez marynarzy z obsługi pokładowej, wtajemniczonych w żart, przystosowany został do podwieszenia pod skrzydłem Skyridera. Zrzucenie sedesu nad Wietnamem nie było jedynym żartem tego typu. Piloci amerykańskiej marynarki wojennej już wcześniej pozwolili sobie na podobne. W trakcie wojny koreańskiej komandor porucznik Dennis, dowódca eskadry na lotniskowcu USS Princeton, podkreślając na konferencji prasowej zaangażowanie jego jednostki w przebieg walk, powiedział: do tej pory zrzuciliśmy już na nich w zasadzie wszystko oprócz kuchennego zlewozmywaka. Po tej uwadze lotnicy amerykańscy postanowili naprawić to przeoczenie. Mechanicy pokładowi ostentacyjnie przymocowali uszkodzony zlew, wymontowany z pokładu lotniskowca, do bomby o masie 450 kg. Oczywiście dziennikarze od razu podchwycili temat, ale dowództwo amerykańskiej marynarki wojennej zakazało podwieszania tego ładunku pod skrzydło któregokolwiek samolotu. Jednak doniesienia prasowe, które obiegły Stany Zjednoczone, spowodowały zmianę jego nastawienia. Cały pomysł potraktowano jako działanie propagandowe. Porucznik Austin finalnie zrzucił zlew przymocowany do bomby podwieszonej pod skrzydłem jego Skyridera na Pyongyang w sierpniu 1952 roku. Czy zatem zrzucane przez amerykańskie lotnictwo urządzenia sanitarne nie są kontynuacją nalotów z użyciem drewnianych bomb i stanowią potwierdzenie ich wykorzystania w formie żartu? W końcu przecież we wszystkich tych wojnach pilotami byli bardzo młodzi mężczyźni o raczej zbliżonym poczuciu humoru. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki.